Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. W takim bardzo szybkim wstępie przypomnę, że w odcinku numer 201 przedstawiłem prosty tutorial na zamodelowanie przykładowej geometrii gwintownika. I zgodnie z zapowiedzią, kolejny, czyli niniejszy odcinek jest pewnego rodzaju takim semi-praktycznym uzupełnieniem, co zresztą będzie widać na pokazywanych zdjęciach. Mając już gwintownik i chcąc nagwintować jakiś otwór, przydałoby się jakieś narzędzie, które pomoże nam w tej operacji, czyli tak zwana pokrętka. Rozwiązania są trzy. Albo idziemy do sklepu, czy to analogowo, czy niech będzie cyfrowo, internetowo i kupujemy sobie taką gotową pokrętkę. Albo jeżeli mamy możliwości warsztatowe lub w miarę dobrego znajomego z warsztatem, to szybko sobie taką pokrętkę możemy wystrugać w takich wymiarach, jakie nam tylko będą potrzebne. Na przykład tak jak ta moja, którą tutaj pokazuję na zdjęciach, chociaż z tego co wiem, to ona jest dużo starsza ode mnie na chwilę obecną. Albo poskładać sobie taki przyrząd z gotowców, wykonując jedynie proste czynności związane z wierceniem, w sumie bardzo prostym, które spokojnie zrobimy na pierwszym lepszym imadle i to niebawem pokażę. A skrzyneczka, która teraz jest widoczna, zostanie otworzona w dalszej części niniejszego materiału jako taki, nazwijmy to z lekka easter egg. Natomiast jeżeli ktoś chciałby szybciej przejść, wówczas w opisie do filmu, pod filmem jest spis treści, więc tam szybciej można się naprowadzić na odpowiedni fragment tego nagrania. No i teraz przejdziemy sobie, może wyjdę z tej prezentacji na chwilę, chociaż jeszcze do niej wrócę, ponieważ przedstawię, jak wygląda model 3D tejże pokrętki mojej, która tutaj jest przygotowana właśnie. Ona jest odzwierciedleniem tej faktycznie, która była na zdjęciach. I ponieważ jest to bardzo prosty element, przejdę po prostu do już zamodelowanego elementu, po to, by po prostu pokazać, jakie to ma wymiary i tak dalej na szybko, czyli w jaki sposób zamodelowałem, ponieważ to jest naprawdę bardzo prosto. Wyszedłem z prostego przekroju sześciokątnego, który w szkicu jest dostępny zaraz tutaj na pierwszych ikonkach związanych z kształtem zarysu. Jeżeli chodzi o wymiary, jest to wymiar 22, taki jaki udało mi się po prostu zmierzyć. Przechodzimy sobie dalej. Kolejno zrobiłem na wylot gwintowany otwór M12. Kolejno robiłem otwory ustalające na każdej ze ścian. I tak jak jest to w moim przypadku, tutaj mamy możliwość umieszczenia różnego rodzaju gwintowników w zależności od średnicy trzonu i tych otworów jest kilka, aby można było sobie w jakiś prosty sposób te różne gwintowniki tutaj do tych otworów włożyć, skręcić tymi rączkami i w ten sposób można tą pokrętką pracować, czyli taka bardzo właśnie pokrętka, która została jakby wykonana. No i kolejny otwór mamy Fi5, kolejny otwór jaki jest to jest Fi6, kolejny jest Fi7, Fi8.2, przynajmniej tak jak zmierzyłem, i ostatni otwór to jest Fi10. Oczywiście jak zobaczycie na zdjęciach, tutaj na modelu mamy porozmieszczane te otwory od najmniejszego do największego, jeżeli tak będziemy obracać. Natomiast jak sobie zobaczycie na zdjęcia na tą pokrętkę, one są losowo. Jest to, można powiedzieć, trochę związane z tym, aby zobaczcie tutaj jakby od środka, może zrobimy sobie przekrój przez płaszczyznę, zobaczycie ile miejsca jest zabieranych, ile tego materiału. Jeżeli sobie dobrze rozłożymy otwory, to wówczas będziemy mieli większe powierzchnie oparcia gwintownik o powierzchnię otworów. Także tutaj jest ta kwestia, że to będzie lepiej widać właśnie jak sobie w inny sposób porozmieszczacie te otwory, tak żeby nie były po kolei, tylko na przykład najmniejszy, największy, potem znowu mniejszy, średni i tak dalej. I w takiej sytuacji będzie troszkę lepiej ta przestrzeń tutaj zorganizowana, tak aby uzyskać lepsze powierzchnie tutaj, gdzie ten gwintownik jest po prostu trzymany. Następnie, aby tutaj załagodzić te krawędzie, wykonałem taką powierzchnię, którą zaraz pokażę. Szkic tej powierzchni jest to po prostu szkic ze ścięciem, który został wykonany tak, aby przechodzić przez maksymalny wymiar, powiedzmy poprzez okrąg opisany na, jakby na tej geometrii.
Potem wykonałem prosty zabieg cięcia powierzchnią, dzięki czemu uzyskałem takie ładne tutaj sfazowanie. Kolejno z operacją lustro odbiłem ten element. No i teraz, jeżeli chodzi o ostatnie fazowania, to po prostu tutaj jakby taka kosmetyka związana. Natomiast jeżeli chodzi o całkowita długość, to jest 30 tutaj mm, 30 na 22, no i gwint tutaj M12. No i w ten sposób to można, jeżeli mamy kawałek takiego pręta, ale to za chwilę o tym będę dalej kontynuował w prezentacji. Można sobie w bardzo szybki sposób taką pokrętkę, taki korpus do pokrętki wykonać. Natomiast jeżeli chodzi o rączki, no to jest kawałek po prostu pręta, który jak widać na zdjęciach dodatkowo jest moletowany. Ja tutaj tej faktury jakby w modelu 3D nie robiłem, ponieważ możemy to załatwić w prosty sposób opisem w rysunku, jeżeli byśmy robili. Tylko tyle, że tutaj zrobiłem lekkie sfasowanie, ponieważ w oryginale po prostu jest ścięte na zero i nakwintowane. To jest problem taki tylko, że jak wykręci się, żeby przeczyścić tą pokrętkę tam z oleju czy z czegoś, czy z jakiejś wióry, które się tam dostaną, no to wtedy jest problem troszeczkę wkręcić, natomiast to już jest tak wyrobione, że samo, można powiedzieć, trochę się zatępiło. No i teraz wystarczy, no w tym przypadku mamy tu pręt Fi12, no tak żeby gwintem M12 nagwintować, długość 100 mm, no i tak to wygląda w tej sytuacji, jakieś lekkie zaokrąglenie, żeby nie było problemów. No i dobra, także tak wygląda ta pokrętka, ale bardziej mi chodzi o to, żeby pokazać, w jaki inny sposób można taką pokrętkę szybko zrobić, jeżeli powiedzmy niekoniecznie chcemy kupować, a na przykład mamy możliwości takie, aby sobie zrobić ją samemu. I teraz zobaczcie, mam rozwiązania handlowe dla części montujących gwintownik, czyli od czego możemy sobie wyjść, co tak naprawdę możemy kupić za jakieś parę złotych. Czyli do tej części korpusu możemy sobie na przykład użyć mufę sześciokątną długą lub inna nazwa, jaka będzie figurowała w sklepach internetowych, to nakrętka sześciokątna złączna. No i tutaj mamy przykładowo z nierdzewki, tutaj mamy różne warianty. I teraz dla M12D1 wybrałem tylko kilka wymiarów, ponieważ sobie to możecie spokojnie znaleźć, ale zebrałem tutaj takie zbiorcze w tabeli M12 i M16, w zależności od rozmiaru, jakie byśmy chcieli. 19, no to jest troszkę by była mniejsza niż ta moja, czyli też z automatu będzie możliwość nawiercenia tej maksymalnej średnicy nieco mniejszej, lub 24, więc tutaj można ewentualnie, jeżeli, w zależności też jakie mamy gwintowniki, jakiego rozmiaru chcemy te gwintowniki tam upakować, więc tutaj będzie to jakby typowało rozmiar tej mufy, tej nakrętki. No i są różne długości, od 30 do 50 w przypadku M12 i M16 znalazłem 40 i 50 mm. No i że na przykład, jeżeli nie możemy namierzyć takiej mufy sześciokątnej długiej, to na przykład na normie DIN 6334 znajdziemy sobie nakrętkę wysoką 3D. No i tutaj podobnie, M12, M16, tutaj nieco są inne długości, ponieważ są stałe długości w przypadku tych dwóch nakrętek. Oczywiście jest cały szereg wymiarów, więc w sklepach internetowych, w katalogach można sobie dowolny inny wymiar takiej nakrętki znaleźć i wówczas wystarczy taką nakrętkę sobie później zamontować w imadle odpowiedni zestaw wierteł i sobie ją nawiercić po to, aby można było później te gwintowniki pakować, no i do tego zwykłą śrubę, prawda, żeby można było skręcić i już można sobie gwintować. No i jeszcze inne rozwiązanie, tu jest, można troszkę powiedzieć, już droższe, no bo musimy kawałek pręta sześciokątnego kupić, ewentualnie może gdzieś mamy na jakimś stanie, w jakimś złomie, więc wystarczy go oczyścić i można z takiego pręta również sobie zrobić taki korpus, a jeżeli mamy taki pręt dłuższy, to możemy sobie kilka korpusów zrobić, w zależności jakie chcemy na przykład rozkład otworów zrobić. No i do tego tak takie pręty sześciokątne według podanej normy, no to również są dostępne w bardzo szerokim zakresie materiałów, za stal czarny, jeżeli później chcielibyśmy jakieś galwaniczne pokrycia wykonywać, lub po prostu z nierdzewki najprościej, tak aby ta trwałość była przez długi czas. No i co do tego, no jeszcze mamy tutaj rozmiary takie podobne, ten wymiar 22, który jest tutaj jakby w środku tej rozpiski, jest to wymiar zgodny z moim, czyli najprawdopodobniej po prostu ta pokrętka, którą ja mam, właśnie była wykonywana z takiego pręta, być może było ich robionych więcej, więc wtedy oczywiście tak się lepiej troszeczkę opłaca, jeżeli sobie z pręta po kolei na jakiejś tam maszynce
będziemy to robić, ale dodatkowo mamy 17, 19, 24, 27 mm, więc tutaj naprawdę, jeżeli byśmy potrzebowali jakiejś większej pokrętki, to możemy sobie taką zrobić. No i jeszcze jedno takie rozwiązanie, które można również zrobić z pręta okrągłego, jeżeli mamy możliwość dobrego uchwytu i wykonywanie otworów, no to wtedy również spręta zrobimy i to będzie grało, bo tutaj nie jest powiedziane, że musi to być sześciokąt, czy tam powiedzmy wielokąt, no bo jeżeli będziemy mieli pręt kwadratowy, no to również zrobimy, no tylko tyle, że maksymalnie cztery gwintowniki zmieścimy z różnymi rozmiarami. Natomiast jeżeli tutaj byśmy mieli problemy z nawiercaniem otworów, no to zawsze można w jakiś sposób te powierzchnie lekko tam splanować i wtedy również będzie możliwość bardzo prostego tutaj wykonania jakby całej tej otoczki związanej z otworowaniem tego pręta. No i tutaj ostatnie rozwiązanie, jeżeli chodzi o części chwytne pokrętki. Tutaj również przygotowałem takie skrótowo warianty, bo to jest również bardzo proste, bo możemy sobie zastosować albo śruby z łbem sześciokątnym, czyli coś, co praktycznie zawsze gdzieś, jeżeli mamy jakiś warsztacik, sobie znajdziemy według ISO 4014, albo śruby z łbem walcowym z gniazdem imbusowym według ISO 4762. Śrubę oczkową możemy sobie zamontować, to wtedy, jeżeli byśmy potrzebowali większego momentu, to dodatkowo możemy się tam czymś wspomóc, jakąś korbką albo przedłużeniem, no to w przypadku zwykłych śrub. No i ta śruba oczkowa tutaj również według normy DIN 444, albo możemy zastosować zwykły pręt gwintowany, który znajdziemy w każdym, że tak powiem, sklepie z materiałami i możemy sobie gotową taką rękojeść w postaci takiej kulki, gałeczki kupić i wtedy zamontować. I również będzie to jakaś forma w miarę, nazwijmy to, wygodnego sposobu na manipulowanie, na pracę tą pokrętką, którą byśmy sobie chcieli sami zrobić. Oczywiście cen nie podaje tych wszystkich elementów, bo to jest jako taka, nazwijmy to, taka ciekawostka, uzupełnienie. Wszystko zależy od tego, kto w jaki sposób do tego podejdzie, czy będzie chciał sobie takie coś zrobić, czy po prostu woli sobie pójść do sklepu, kupić i mieć z głowy. Także to jest kwestia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to na bazie tych wszystkich informacji, które tutaj są, spokojnie sobie na Legrand, czy tam na innych różnych źródłach OLX, nie OLX, sobie poszuka, znajdzie i będzie wiedział, jak to wygląda. Tutaj w tej prezentacji koniec, więc pora na otworzenie skrzyneczki. Więc przejdziemy sobie teraz do skrzyneczki. Tutaj jak widać mam tak spreparowane to złożenie, aby, o, tu się trochę podświetla, ale to jest tak, żeby tutaj jeszcze za dużo nie było widać. No i teraz zróbmy otwarcie tej skrzyneczki. Zadajmy więc tutaj jakiś kąt, niech będzie 135 stopni, zrobimy OK. No i oto jest zawartość tej skrzyneczki. I teraz, moi drodzy, przedstawiam wam super, hiper, ultra, mega, premium pokrętkę do gwintowników projektu inżyniera programisty. Część mocująca gwintownik z pozłacaną powierzchnią oraz dwoma charakterystycznymi platerowanymi pierścieniami dodającymi uroku posiada dwa gwintowane otwory do zamocowania rękojeści oraz sześć otworów do wprowadzenia tulejek pozycjonujących gwintownik. Takie rozwiązanie zapewnia perfekcyjne ułożenie gwintownika w czasie pracy, a komplet dziewięciu tulejek z różnymi średnicami zapewni łatwą i dowolną konfigurację otworu gwintownika. Spójrzcie na te rękojeści. Ich masa, kształt oraz wyważenie sprawią, że nawet jeśli wykrzesacie z siebie tyle energii, by rozkręcić ręcznie pokrętkę z gwintownikiem do niebotycznych prędkości kątowych, zapewniona będzie płynna i równomierna praca narzędzia, gwarantując wykonanie nieskazitelnie dokładnego gwintu. A samo opakowanie z magnesowym mocowaniem wieka zapewni porządek oraz to, że możecie zabrać super zestaw wszędzie, bo z taką pokrętką będziecie chcieli nagwintować każdy otwór, jaki tylko znajdziecie. Więc to tylko takim słowem żartu. Natomiast to jest taka właśnie moja wizja takiej super pokrętki. No i teraz możemy sobie ją tutaj zmontować. Zatem poskładajmy sobie teraz tą super pokrętkę. No i teraz jak sobie tutaj zauważycie, mam tu tak spreparowane złożenie, abym te wszystkie części miał dostępne jakby z poziomu jednego miejsca, co zostało teraz podświetlone. Natomiast opakowanie jest tutaj, tak jak powiedziałem, oddzielnie. Jeżeli chodzi
chodzi o to, jak w jaki sposób wpływać z głównego złożenia na zmianę parametrów, czyli tego rozstawu kątowego podłożenia. Jeżeli sobie znajdziecie u mnie na kanale taki filmik na temat schodów, tam znajdziecie dokładnie, jak to zrobić. Gdyby natomiast były jakieś trudności, wówczas proszę w komentarzu napisać to. Przypomnę, jak takie prace się wykonuje, aby z poziomu jednego złożenia można było wpływać na wymiary, czy też pozycje detali w innym złożeniu, czy też podzłożeniu. Natomiast teraz rozwiniemy sobie tutaj zawartość tego folderu, czyli tu są wszystkie te elementy, które są widoczne w tym opakowaniu. Opakowanie tutaj nieruchome, więc nie będzie mi przeszkadzało w manipulowaniu tymi obiektami, ale będziemy sobie po kolei teraz wyciągać te części tak, aby można było je sobie tutaj zamontować, złożyć ze sobą razem. Tylko teraz w tym celu, aby można było to zrobić, muszę sobie wszystkie wiązania, które były mi pomocne do wykonania tutaj ładnie w tym opakowaniu, muszę sobie je powyłączać. No i teraz klikając na część chwytną, mogę ją sobie spokojnie z opakowania wyjąć i teraz podobnie możemy przechodzić sobie do zespołu rączki, ułożyć tutaj sobie obok w miarę, chociażby tak było w zasięgu wzroku. No i teraz podobnie z tą drugą rączką, no i możemy przejść sobie teraz do zmontowania tychże elementów, czyli klikamy sobie tutaj pierwsze wiązanie, tutaj jak widać zrobiłem takie dodatkowe podtoczenie, aby łatwiej było można montować te rączki i dociskać trzony gwintowników, natomiast aby nie było kolizji, konfliktu z tymi tulejkami, które dodatkowo tutaj pomagają. Ja sobie tutaj pozwolę ręcznie w ten sposób na razie umiejscowić, ponieważ w bardzo szybki tylko sposób chcę pokazać, jak wygląda tutaj sprawa związana na przykład z tą tulejką. Powiedzmy, że wyjmiemy sobie teraz tą tulejkę, no i po prostu na wcisk czy też na gwint, jak tam by to było wygodnie, nie analizowałem jeszcze tego w taki dokładny sposób, można sobie tutaj wprowadzić właśnie tą tulejkę, no i dzięki czemu można sobie wprowadzić tutaj gotowy gwintownik, skręcić, no i móc przystąpić do pracy. Także tak by to pokrótce wyglądało. Natomiast jeszcze przedstawię teraz tak bardzo szybko, ewentualnie później w renderze, jakby to wyglądało. Hops. No i mamy teraz już gotowy zespół właśnie z przykładowym gwintownikiem tutaj pod średnicę jedną, jaka była uwarunkowana. No i tutaj dokładnie widzimy, w jaki sposób są tutaj uchwycone te elementy. Możemy sobie tutaj zrobić jeszcze przekrój po to, aby można było tutaj również dobrze to wszystko zobaczyć. Także mniej więcej tak by to sobie tutaj wyglądało. No i mamy taką właśnie ciekawy sposób na przedstawienie pokrętki. Mam nadzieję, że materiał się jako taki przerywnik w czasach zapewne urlopów dobrze się oglądał. Natomiast tutaj już na tym sobie zakończymy, ponieważ będziemy mieli jeszcze jeden taki bardzo luźny odcinek. No i przejdziemy teraz do sekcji podziękowań firmy SolidExpert. Bardzo dziękuję firmie SolidExpert za możliwość prezentowania instruktażowej wersji programu SolidWorks i zapraszam tym samym do zapoznania się z ofertą firmy SolidExpert, która zajmuje się między innymi dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań CAD, CAM, PDM oraz ERP. SolidExpert współpracuje z ponad 2500 przedsiębiorstwami w całej Polsce oraz uczelniami i placówkami naukowymi. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.